Najpierw wyznaczamy wykop. Tutaj na przykład mamy wyznaczyć dwa ary i podzieliliśmy sobie. Musimy wykonać 8 wykopów o wymiarach 2 na 5. Znajdujemy się na terenie stanowiska numer 2 w Barkowicach w gminie Sulejów. Prowadzone są tutaj badania wykopaliskowe, ratownicze z pieniędzy konserwatora zabytków w Łodzi. Badania ratownicze związane z niedawno, z ubiegłego roku, sprawą zatrzymania jednego z poszukiwaczy militariów, który wyhaczył na tym terenie dwie zabytki archeologiczne. Były to zapinki z okresu rzymskiego, groty włóczni. Przy wizji lokalnej mniej więcej określił, że z tego terenu pochodzą te zabytki i z tego też powodu otrzymaliśmy pieniądze na badania ratownicze sprawdzające ten teren. Jeśli już to wszystko mamy, to zaczynamy eksplorować ziemię. Mamy dwa rodzaje eksploracji. Schodzimy warstwami lub mechanicznie. Mechanicznie to polega na tym, że prowadzący nam każe, powiedzmy, schodzić o sztych albo o pół sztych, a chodzi, jeśli mamy szpadel, to tam o połowę cały sztych albo cały. Schodzimy mechanicznie, no i robimy podczyszczanie. Podczyszczanie polega na wyrównaniu terenu do jednego poziomu, tak żeby zobaczyć, czy występują jakieś obiekty. Dokładnie w tym momencie, już po podczyszczeniu, wychodzi nam obiekt. Jest to jakieś zaciemnienie. Nie wiemy, co to jest. Może to jest prawdopodobnie jakieś miejsce. Może tu było palenisko, może to jest jama zasobowa. No nie wiemy. Zaraz będziemy to eksplorowali, ale najpierw musimy wykonać rysunek i zdjęcie. Podczas badań związanych z archeologicznym zdjęciem Polski określono, że na tej terasie, w wyniesieniu nad Pilicą, obecnie nad zalewem, siedziało osadnictwo od czasów początku epoki brązu. To stanowisko było określane jako cmentarzysko kultury łużyckiej, osady kultury trzcinieckiej, kultury łużyckiej, kultury przeworskiej, wczesnego średniowiecza, czyli bogactwo osadnictwa na tym niewielkim obszarze, na którym się znajdujemy. Obecne wykopy mają sprawdzić i powiedzieć nam o zasięgu tego osadnictwa w tym terenie, co jest w tej ziemi. Jedną połowę tylko najpierw wydobywamy. No i oczywiście zabytki gdzieś odkładamy. Jeśli tam zauważamy też różne warstwy w tym obiekcie, to tak samo wyznaczamy poszczególne warstwy i poszczególne zabytki z tych warstw. To niestety jest żmudny proces, trzeba to robić delikatnie. Ale opłaca się w większości przypadków. Tutaj pracujemy już tydzień czasu, mamy kilka wykopów, w sumie 15 obiektów osadniczych, głównie kultury łużyckiej z 3-4 okresu epoki brązu, około 1200 do 800 przed naszą erą. Poza tym jedną krzemienicę ze schyłkowego paleolitu i praktycznie to wszystko. Żadnych tam ciekawszych metali, nie natrafiliśmy na żaden grób poza jedną spaloną kością, prawdopodobnie ludzką. To nie jest brzeg, tylko to jest nie, dno? Nie, to jest dno, bo tutaj powinno, nie ma akurat tego już zachowanego, a to była normalnie prosta płaszczyzna, nie? Mhm. Czyli na tym stało, nie? Bo brzeg to by był tutaj od Można góry, według tak? tego określić średnicę, patrząc po promieniach. Normalnie się rysuje kółka, tak jak rysowaliśmy. No, kółka i się przypasowuje, do którego kółka, o jakiej średnicy pasuje, to akurat... I wtedy się określa całość naczynia. I całość naczynia możemy zrekonstruować i wyrysować. Współpraca z grupami poszukiwawczymi jest możliwa. Ja współpracuję przynajmniej od 2 lat z chłopakami, którzy poszukują różnego rodzaju militariów, czy po prostu z rzeczy związanych z historią naszego regionu, regionu łódzkiego. I uważam, że coś takiego na zdrowych zasadach jest zawsze możliwe. Nie ma czegoś takiego, że należy zabronić wszystkiego.